To ja mam jeszcze dla was ostatnią rzecz taką, a mianowicie, żebyście bardziej się skupili i sfokusowali na challenge'u i tak dalej, bo nie powiedziałem o nagrodach. Pierwsze miejsce to 1000 zł. Ostatnio tobie w życiu film, gdzie 100 osób walczy o 1000 zł, a żeby wygrać, trzeba przebiec 10 tysięcy kratek w Minecraft. A wszystko zaczęło się tym postem. A mianowicie pierwsze 100 osób, które wbije na kanał Nagrywka i włączy stream na Discordzie z Hackshielda. Oj, to była padaka z mojej strony. Bierze udział w challenge'u. Jak chcesz wziąć udział, pamiętaj o wyżej wypisanych wymaganiach. Gdy już byliśmy na głosówce, wszystko było gotowe, Tobiasz zaczął tłumaczyć nam zasady. Weźmiecie udział w wyścigu Wiedziałem. W Minecrafcie. Wiedziałem! Na 10 tysięcy kratek. Aha, dobra, 10 tysięcy kratek. Będzie tak... I wszystko było dobre. Aż do tego momentu. W ciągu godziny, poniżej godziny na 100%. To jestem przekonany. Muszę się klepać pewnie. Ale żeby nie było wam tak łatwo, każdy z was będzie mógł się nawzajem bić. Oh, więc Tobiasz postanowił dać 100 graczy do przestrzeni wąskiej na 20 kratek, żeby nawalali się na śmierć. Naprawdę, Tobiasz? W każdym razie, event się zaczął. Yeah, let's go! Dobra, lecimy. Jesteśmy dość z przodu i moją taktyką było po prostu biec i biec i biec. Ale nie brałem wtedy pod uwagę jednej ważnej rzeczy, o której powiem wam za chwilę. Tymczasem wracając do naszego biegu, zebrałem tutaj żarcie, a następnie musimy się zmierzyć z pierwszą, a zarazem najtrudniejszą przeszkodą, czyli tą górą, którą widzicie. Jak sami widzicie, tutaj była taka małpiarnia, że to był hit, po prostu się nie dało nic zrobić, no. Skraftowałem sobie chlebki, pozrzucałem kilka typa, o, bardzo pięknie, bardzo ładnie, dziękuję. Dobra. Następnie pokonałem tę górę. Dobrze, mamy to, finally. A jestem teraz tak... O, shit. Naprawdę nie wiem, jakim cudem ten gościu już miał miecz. Daj mi żyć. Spitalaj. No jaki gu... Skoro strategia sprint nie zadziałała, postanowiłem zmienić ją i po prostu zacząć zbierać drewno. Skończyło się to tak. Ojej, raz kolejny jakiś gościu, który po prostu będzie latał z mieczem i wszystkich za... To jest ten gościu, to jest ten fokusiarz. Ale fokusiarz, No, gościu przyszedł na event tylko po to, żeby wszystkich zabijać. No, ja bym takich ludzi banował od razu, no ale... Więc skopałem drewno. Skopałem jeszcze więcej drewna. No i zrobiłem siekierę. Oraz kill-off. Następnie wyładowałem całą swoją złość na zabijaniu losowych typów. Następnie straciłem trochę HP w głupi sposób. Ponownie przebiłem się przez górę. I następnie stała się najdziwniejsza rzecz w całym tym challenge'u. Myślę, że opcja z żarciem jest całkiem, całkiem. Tam jest ten gość. Nie. Yo, Tobiasz Gaming! Ej, dobra, nie bijemy się, nie bijemy się. Serio? Tobiasz mnie zabił? No wiem, Tobiasz, że nie lubisz ludzi, którzy szatują twoje filmy, ale aż tak? Dzięki, Tobiasz. Więc teraz znowu postawiłem na taktykę bez drewna i po prostu zaraszowałem. Następnie zabiłem Nelsona, czytaj fokusiarza. Jestem z tego bardzo dumny. Dobrze, spadaj, Nelson. Nie nacieszyłem się długo tym zwycięstwem. Oj, nie. No nie, tylko nie Nelson, fokusiarz głupi. Więc pobiegłem po raz kolejny. Zebrałem pochodnie, zebrałem drewno, zrobiłem siekierę oraz kill-off, zebrałem więcej drewna oraz skończył mi się sprint. Zrobiłem sobie łódkę. Później stało się to. Serio? Tylko ja na to wpadłem? XD. Dobra. Łódka, okej. Okay. EJ! EJ, gościu! Gościu! No, ej, shit. Aha, czyli wcześniej nie bijemy, a teraz bijemy, co z kamer. Pomimo tego, że oficjalnie teamowanie było zakazane, był taki nieoficjalny pakt w tej późnej fazie gry, kiedy każdy już chciał dojść jak najdalej, że się nie bijemy. No a ten gościu po prostu... W każdym razie biegłem dalej. Spróbujcie się domyśleć, jaki problem miałem, taki bardzo poważny, taki bardzo, bardzo poważny. W pewnym momencie jednak zobaczyłem moją szansę. Jakiś gościu zbudował się na wysokość kilkunastu kratek i przepalał żarcie. I ja byłem takie... Dobra, co robić, co robić? Miałem trzy opcje. Po pierwsze, zaatakować. Po drugie, zaatakować. Po trzecie, zaatakować. A tymczasem co zrobiłem ja? Spanikowałem i uciekłem. Okej, dobra. Po prostu debil. W pewnym miejscu skończyło mi się żarcie i byłem już takie... Martwy, martwy, jestem po prostu martwy. Ale wpadłem na genialny plan. Mianowicie postawiłem łódkę i...
nie dostawałem żadnego damage'a i jeszcze wioska się ukazała na horyzoncie i ja byłem podjarany jak cholera, ponieważ wiedziałem, że tam może być łóżko albo siano albo cokolwiek, żeby tylko zapełnić mi ten głód. No i płynę, No i już dopływam do tej wioski i takie zorientowałem się, że jest problem, ponieważ jestem nie jedną kratkę niżej, więc zaczynam kopać ten blok. Mówię, będę kopał, choćby do śmierci. Będę kopał, zrobię sobie crafting. A, goście zabił mnie z siekiery, fajnie. Wyobraźcie sobie, biegniecie już jakieś 2000 kratek i widzicie pierwszą wioskę od tych 2000 kratek na horyzoncie. To jest twoja jedyna nadzieja. Jesteś 10 kratek stamtąd i gościu cię wyjaśnia z siekiery. Ból. Na całe szczęście w życiu kieruję się mottem nigdy się nie poddawaj, więc biegłem dalej. Następnie zobaczyłem świnki. To było po prostu strzał w dziesiątkę. Dziękuję. Świnki, świnki, świnki. I pobiegłem dalej. Jest, mój. Kraftuję siekierę. Robię piecyk, a później przepalam moje żarcie. Zbieram drewno, a następnie drzwi. Prawda, nie wiem po co ja zbierałem drzwi. Drzwi, bo why not? No i zorientowałem się, że ktoś podkrada moje żarcie. Wtedy wszedłem w prawdziwy Doom Mode. Umieraj, frajerze. Ty też. Jeszcze jeden? Chodź tu. Nikt nie ma prawa brać mojego jedzenia. To jest moje jedzenie. Więc pobiegłem sobie dalej i spotkałem przeciwnika, który odwrócił ten bieg o 180 stopni. Dobra. W tym momencie zorientowałem się, że ten gość jest totalnym nieogarem, bo ma żelazną zbroję i nie chce mnie bić, więc postanowiłem to wykorzystać. Co majne krowa. Yes! Podsumowując, miałem teraz żelazną zbroję, wiadro oraz cholerę tego żarcia. Byłem po prostu gotowy wygrać ten challenge. Zabrałem sobie trochę siana. By the way, patrzcie na tego typa jak ucieka. Przepaliłem moje jedzenie i biegłem. Biegłem. Płynąłem. Leciałem na łeb, na szyję. Biegłem. Płynąłem. I wreszcie zaczęło się coś dziać, ponieważ zobaczyłem na horyzoncie dwóch typów, którzy się gonili i takie... Jest! To jest moment, żebym kogoś zabił. Nie udało mi się go zabić, whatever. Więc znowu zacząłem płynąć. I następnie zbudowałem się 3 bloki do góry i poszedłem awczyć. Co? Wiem, że chciałbym się sigo, ale naprawdę nie rozumiem siebie. Mogłem przegrać tylko przez to, że poszedłem do toalety i straciłem chyba 5 minut. Nie, naprawdę. Przepraszam was, widzowie. Więc pierwsza osoba dobiegła. Pozdrawiamy! Pogchamp! Dziękuję za pozdro. Let's go! O, GG. Więc doleciałem sobie do mety na spokojnie, na chillku, na jakimś 7 miejscu i byłem bardzo szczęśliwy z tej podróży, którą przebyłem. No i... mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi lepiej, nie pójdę awczyć w środku challenge'u. No i co? Spotkałem się z Tobiaszem, byłem bardzo z siebie dumny, bardzo szczęśliwy i dziękuję wszystkim za oglądanie! Woo!